Na początku mamy misję wydostać się z Saloni gdziekolwiek. Właśnie odjechał nasz pierwszy samochód i co ciekawe, był to gość z Albanii i co? A z czego nas przed Albanią? No, zobaczymy. Śmiesznie, śmiesznie. Gość, Albańczyk ostrzega nas przed Albanią. To jest plecak przeciętnego faceta. Miejsce na dwie pary skarpet, majtki i bluzę. A to jest plecak przeciętnej kobiety. Miejsce jest na wszystko. Mamy transfer do Janiny i to nie byle czym. Hello! Chwalić moim prezentem. Dostałam od szczęśliwego kierowcy. Tak. Rajstopy, sztuk jedna, czarne, świetnie modelujące sylwetkę. Rogaliki. Zostaliśmy zaproszeni na kawę i podwieźli do samego miasta. Jesteśmy w Janinie. Dobra, zaskakuję. Znowu jedzenie, znowu picie. Jest dobrze. I jeszcze ubrania. Jechaliśmy 340 km. Największym problemem było wydostanie się z Salonik. Zajęło nam to ponad 2 godziny. Jesteśmy w Janinie, 60 km do granicy. Jutro podbijamy Albanię. Róża ma rajstopy, Albania się nas boi, a my się boimy jej. Nie wiemy kto bardziej. Opuszczamy hotel, jak i całą Janinę. Mamy autobus linii numer 2. Jedziemy na lotnisko. A z lotniska mamy nadzieję prosto do Albanii. Zabiorę cię tego lata na koniec świata. Ej mamo lata, zróbmy to to tak. Wezmę czteropak, oddamy koty do brata. Weźmiemy parę złotych, kupimy żarcie i bilety za resztę floty. Sprawdzimy najpierw samoloty, potem PHP. Nieważne, wiem gdzie chcę być i wiem, że tam trafię choćby na gapę. Czy autostopem, ty to mój napęd. Zwiedźmy Europę z polskim hip-hopem i moim rapem, plaża w Saint-Tropez czy inny patent. Potem z powrotem choćby na piechotę, choćby tam latem, byleby razem masz ochotę. Wbijemy się na statek, żyjemy raz, płyniemy zatem do dna. Właśnie przekroczyliśmy granicę z Albanią. Inny świat na pewno. Te beczenie, które może nie jest tak słyszane. Za mną to owce. Też ciągnik, owce i Albania. I my. Tak trzeba wiesz o co chodzi daleko poza miastem. Słońce, piasek i lasy i klaster. Czysty chilla, umila nam czysta tequila, zapach grilla. Tylko ty i ja i ta chwila mija. To nasza chwila, czyli czyjaś, nie niczyja. To nasza miłość i przyjaźń, ogłaszam i popijam. Chodź, zobaczmy wszystko to co w telewizji. Spano Italia, volevo, bom, bom. Na własne oczy po czym chodźmy. Nabrać mocy i zobaczyć niebo w nocy, mówię. Chodźmy, świat nas zaskoczył. Wiesz czas, który nas przytłoczył, przetańczymy w klubie. Mam w dupie czas, mam go na przegubie. To go nie zgubię, a lubię nas. Zaskoczyła cię Albania? GPS tak, jest piękniejsza niż się spodziewałam. Trochę dziwna, na pewno. Trochę na pewno. Dziwna, ale ty mnie nie zaskoczyła. No to, tego się spodziewaliśmy, że będzie dziwnie. Ale że będzie tak, tak pięknie, pięknie. Nie. Że będziemy mieli prywatnego przewodnika, który właśnie zaprosił nas na kawę. I zatrzymuje się, żebyśmy robili ładne zdjęcia.
złap za ster, ten rap to jak na ranie plaster. Popatrz na świat, zobacz, to jest jasne. Ja i ty mamy własne loty i klimaty. Choć opowiem ci o tym, ponoć zależy ci na tym. Ej, posłuchajmy się i dopasujmy, popodróżujmy, mówię i poczujmy w tej chwili podwójny feeling. Ej, ten upał tak jak klej zlepi nas tutaj. Śmiej się, posłucham jak ja się śmieję. Posłuchaj, puszczam play, param do ucha. Miał rację ten, kto powiedział, że jak przyjedziesz do biednego kraju, to zostaniesz bardziej ugoszczony. Ludzie są otwarci, gościnni i tylko dlatego, że tu przyjechałeś. Chcą ci podziękować. Ludzie są bardzo ciepli. Podawali nas z ręki do ręki, kupowali nam kawę, obiady, a my zmierzamy do Tiraty. 125 km do Tiraty. Kolacja już stoi. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh, oh, and they come and stop. Skorzystam z chwili, bo czekamy właśnie na naszego kierowcę, bo przemyca coś z zagranicy i właśnie jest rozładunek tego przemyconego towaru, jakieś telewizory i dywany. Skorzystam z chwili i powiem, że w Albanii, jeżeli chodzi o angielski, można go sobie wsadzić między książki. Jedynym ratunkiem jest grecki oczywiście, róża zna i to nas ratuje. No ale oczywiście są ręce i nogi i wszystko można zawsze pokazać. Oczywiście chcieliśmy wziąć kawę, nie pozwolono nam, bo jak to my weźmiemy, bo przecież nam trzeba kupić, bo my jesteśmy gośćmi tutaj. Następnie kalpaki, girocaster, tepelena, memaliai, a następnie dostaliśmy się do Fier, skąd przez Lusnię dotarliśmy do Tirany. Z obrzeży miasta zabrał nas policjant do samego centrum, przemilili. Właśnie pożegnaliśmy się z naszym coachem. Idziemy do centrum. Mieliśmy okazję spróbować jedzenia albańskiego. I co się okazało? Po pierwsze jest bardzo tanie, po drugie jest bardzo dobre, a po trzecie jest bardzo naturalne. Nawet Turcy, którzy tu przyjechali i nocowali w tym samym miejscu, stwierdzili, że kebab jest lepszy niż w Turcji. Właśnie mam okazję coś nagrać. Jesteśmy w Krui, czyli byłej stolicy Albanii. Oddalona od Tirany 30 km. Pozwoliliśmy sobie wziąć busa, nie tylko stop. Wzięliśmy busa, ale ekstremalnie taniego, bo 2,5 euro, ale mieliśmy niezwykłą przyjemność podróżować razem z żywą kurą, która później została uznana jako bagaż i musiała wylądować w bagażniku. Jesteśmy na
obok muzeum. Za mną znajduje się muzeum. Za mną cała miejscowość, czyli Kruja. I przypominam, to niebieskie niebo to połowa listopada, ta koszulka to też połowa listopada. Więc to jest Kruja i jesteśmy w Kruju. Dostać.